Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Maluj Baluj. Zaraz zaczynamy za minutkę. Widzę, że tutaj coraz więcej osób się pojawia. Renata, Maria, Wojtek, super. Bardzo się cieszę, że jesteście. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Tak? Widać, słychać. Świetnie. Dobra. 19. Ok, zaczynamy, kochani, naszego kolejnego live'a. Dzisiaj przed nami będzie wyzwanie. Będziemy malować taką damę, panią w białej sukni, w kapeluszu, w takim pejzażu górskim. Tu jest taka fajna łączka. Tak, mamy góry. Mamy trochę kwiatów, oczywiście interpretacja dowolna, nie musimy tego tak dosłownie malować. Kochani, przede wszystkim tak, chcę podziękować za kawki. Emilia, nie wiem czy jest Emilia i Małgosia, bardzo Wam dziękuję serdecznie za kawusie pyszne. To kopa mi daje takiego fajnego do pracy. Przywitam się z Wami, o jest Małgosia Gertruda. Michał i Magda jednak dołączyłaś, super, bardzo się cieszę, Madziu. Możesz być chora, życzę Ci zdrówka, ale możesz sobie dzisiaj oglądać, a malować możesz kiedy indziej. Dobra, zaczynamy. Moi drodzy, co potrzebujemy, żeby namalować ten obrazek? Pod obrazie malarskie ja tutaj przygotowałam 40×30 cm. Możecie sobie format oczywiście dowolny wybrać, większy, mniejszy, jaki tam Wam pasuje. Ważne, żeby był może taki prostokąt, tak, żeby, ponieważ ten obraz jest ustawiony tak w pionie, to też, żeby Wam się tutaj ta kobitka zmieściła, no chyba, że macie jakiś kwadrat, no to też tam jakoś spróbujecie ją zakomponować. Oczywiście potrzebujemy farby i ja już wymieniłam tam w opisie kolory, ale może powtórzę powolutku. Witaj Agnieszko. Potrzebujemy farbkę białą, czarną, czerwoną, żółtą, jakieś dwa odcienie niebieskiego, tak? Może być to ultramaryna błękit nieba, ten błękit pruski też, którego używamy, jakaś ciemna zieleń. Jeżeli macie jasną zieleń, to wtedy będziecie dodawać sobie do niej troszeczkę farbki jakiejś ciemnoniebieskiej, wtedy Wam się ten ciemnozielony zrobi. Co jeszcze? Pomarańczowy na pewno, żółty chyba już wymieniłam, brązowy. Może nam się przydać, jak nie macie pomarańczowego, jakaś ochra, na przykład ochra palona albo taka ochra żółta. To chyba tyle z tych naszych kolorów. Oczywiście różnego rodzaju pędzle, tak? Różnego rodzaju pędzle. Ja tutaj mam przygotowane, nie wymieniam pędzli, jakie będę używać od razu, ponieważ no to, że tak powiem, bardzo często wychodzi w trakcie malowania, tak? Dwie kubeczki z wodą. Paletka do mieszania farb, szmatka do wycierania pędzli, to już chyba wszystko, mamy komplet. Witaj Małgosiu, Irenka. Okej. Małgosia, Michał, witajcie. Dobra, zaczynamy. Na początek zrobimy sobie tutaj to takie nasze błękitne, może nie, na początek zrobimy sobie taki wstępny szkic, tak? Zrobimy sobie tutaj, rozrysujemy sobie tutaj tą naszą kobietę. I to będzie bardzo proste. Ja wiem, że Wy się martwicie, że sobie nie dacie rady, ale kroczek po kroczku wszystko Wam pokażę i to będzie bardzo, bardzo proste. I do namalowania tego szkicu wyciśnijcie sobie farbkę białą i taką maleńką farbkę jakiejś niebieskiej, kropelkę farbki jakiejś niebieskiej, tak żeby taki dość jasny błękit zrobić sobie. Ja tutaj zrobię troszeczkę ciemniejszy kolor, żebyście widzieli dokładnie, tak? Więc ten odcień mój będzie troszkę ciemniejszy. Będzie troszkę ciemniejszy, tak żeby było dobrze widać. I weźmiemy sobie taki okrągły pędzelek, nie za duży. No i teraz sobie tą farbkę musimy delikatnie rozcieńczyć wodą, tak? Żeby była taka... Żeby nam się dobrze po prostu robiło ten szkic. Tak.
Tak. I a dzisiaj ekipa dopisała, widzę. Piątek wieczorem. To będzie fajnie, nie? Taki relaksik po całym tygodniu. Jak ktoś dzisiaj nie maluje, podejrzewam, że dzisiaj to chyba mało kto będzie malował ze mną, bo wyzwanie jest dość spore. Ale jeśli ktoś maluje, to spokojnie, wszystko będzie dobrze. Dobra, mamy rozcieńczoną farbkę. Ja sobie zrobiłam taki błękit. Niko, dzień dobry. Ok, i teraz tak. Musimy sobie ten obrazek podzielić tak mniej więcej na jakieś 5 części, tak? Ponieważ tak, tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, tak? I na tej 1/5 wysokości od góry robimy sobie najpierw, znaczy na tej wysokości tutaj, robimy sobie taką długą, długą pionową linię. Bardzo delikatnie określi nam to wysokość tej naszej damy. Ręka mi się trzęsie. A, nie wiem czemu. A, dobra. Nie musi być ta linia prosta, tak? Znaczy, nie, ma być prosta, tak? W ten sposób, nie pod skosem, ale nie musi być idealnie prosta. Mnie się tutaj tak troszeczkę ręka, że tak powiem, potrzęsła, ale to nie, muszę sobie oprzeć palcem. Dzisiaj znowu w ogrodzie siedziałam i może dlatego mam trochę mięśnie zmęczone. Mniej więcej pionową linię, tak? I teraz zobaczcie, w połowie mniej więcej tej kobiety znajduje się jej pas, prawda? Więc zaznaczamy sobie tutaj to miejsce, gdzie będzie miała pas, tak? Tutaj sobie możecie jakoś, ja sobie to tak o, paluchem tak i tak i mniej więcej w tym miejscu równiutko taka długość i taka. Okej, może być. Mniej więcej równo. Mamy pas zaznaczony. Tak? I teraz, moi kochani, będę czytać za chwilkę wasze komentarze, jak zrobię ten szkic. I teraz tutaj kapelusz zajmuje nam mniej więcej jedną, może nie, nawet nie jedną trzecią, troszkę więcej niż 1/3, tak? Tej, więc zaznaczamy sobie tutaj drugą, może troszkę wyżej, drugą kreseczkę. No i teraz tutaj w tym miejscu mniej więcej, zaczynając od czubka tej naszej, od czubka tej kobiety, tu będzie miała górę kapelusza, malujemy sobie taki owal, tak? Nie kółko, tylko owal, czyli jajo po prostu takie. O. To jest góra kapelusza tego tu, tak? Następnie robimy sobie, no tak mniej więcej, robimy sobie dwie kreseczki na dół, o, pod takim delikatnym kątem, tak na boki. Tutaj nam się tak bardzo delikatnie rozszerza, tak, w tym miejscu. No i dół kapelusza, troszkę więcej nawet można, i dół kapelusza też w takim owalu, tak? O, i mamy to. Namalowane. Teraz zobaczcie, jak idzie to rondo od kapelusza, tak? Ono się zaczyna mniej więcej, jak tutaj mamy te boki, tak? To tutaj nam się mniej więcej zaczyna. To jest dość szerokie. Jakie to rondo wam wyjdzie, to oczywiście takie będzie, nie? Są kapelusze, które mają ronda dość szerokie. I to też nie jest kółko, tylko taki właśnie owal, no nie? Tak, postarajcie się, żeby to było tak mniej więcej tutaj równo po obu stronach, tak? Możecie sobie zrobić na przykład taką linię, jak chcecie, tak żeby o, żeby mniej więcej to było równe, tak? I mamy już namalowany kapelusz, tak? Ok, teraz jeszcze sprawdzę, czy jakieś pytania są. O, jak dużo. Niko, dzień dobry. Monika, witam. KM2V, witam. Alicja, witaj Alu w naszej drużynie. Bogusia, Madzia już jest. Gertruda, super. Bożenka, Magda, dzień dobry. Basia, dzień dobry.
Super. Bardzo Wam dziękuję. Jeszcze tutaj przeczytam. Cudne te transmisje, pisze Bogusia. Gertruda, dopiero niedawno przyjechałaś na działkę i będziesz wypoczywać od dobra. Bożenka pozdrawia wszystkich. Madzia wita się. Jak zawsze, Basia jest obserwatorką. Mówimy sobie Basiu na ty tutaj wszyscy, więc proszę mówcie mi po imieniu, ok? Beata, dzień dobry. Dobra, słuchajcie, malujemy dalej. No i teraz co? Teraz musimy, jak mamy już namalowany ten kapelusz, potem sobie jeszcze będziemy tutaj ten kształt dopracowywać, tak? Mamy namalowany ten kapelusz, to teraz tutaj mniej więcej musimy sobie namalować tak. Jak mamy ten fragment kapelusza, to zobaczcie, tutaj gdzieś mniej więcej, jak jest to rądko, to tutaj mniej więcej nam się, może nawet szerszy, możemy zrobić. O, to tutaj nam gdzieś mniej więcej wychodzi kawałek tej szyi, tak? Tutaj nam idą mniej więcej włosy tak do pasa tej kobitki, tak? Jakoś tak sobie można tylko je tak mniej więcej rozmalować. O, tu mamy szyjkę, taką nie za długą. I teraz robimy tu sobie ramiona, tak? O, tutaj gdzieś będzie ten pas. Pas jest na szerokość tego kapelusza, tak? Tu. O. Robimy sobie pas. Tu już nam idzie ta sukienka na dół. O, w taki dość ciekawy sposób, tak? Tak, to jest ta część tu. I teraz mamy ramiona. Najlepiej będzie, jak ona sobie będzie stała tyłem, nawet nie takim profilem, to też będzie ok. Ramiona. I tutaj mamy... O. I zobaczcie, ten rękaw sięga nam niemal do pasa, tak? Tutaj idzie prosto, tutaj gdzieś się jakaś taka jakby falbanka nam robi. O, i tutaj już pójdzie... I tutaj już pójdzie ta ręka. I ręka jest tak mniej więcej dotąd i tutaj nam się chowa nam się w tych kwiatach, tak? Nie będzie, żeby się nie bawić w malowanie dłoni. Tu mamy jedną rękę i tutaj drugie ramię tak samo. Tutaj ten rękawek jest tak bardziej schowany. O. Tak mniej więcej dotąd. I ta ręka nam się tam chowa za tą spódniczkę, za tą sukienkę, tak? No i zobaczcie, kobitka jest już narysowana, nie? Agnieszka, witam. Okej, Kingo, Ala, to niesamowite uczucie, gdy ktoś w jakimś miejscu na ziemi mówi do mnie bezpośrednio z ekranu mojego monitora. Alu, no widzisz, jak fajnie? No, szkoda, że ja was nie widzę, bo też fajnie by było was widzieć. No, ale jak jesteście tutaj po... I tak, teraz już tutaj się tym za bardzo zajmować nie będziemy, tak? Mamy tą dziewczynę tutaj rozmalowaną. To teraz zaczynamy sobie już tworzyć ten pejzaż. I co? I teraz tak, tutaj mamy... Tutaj mniej więcej od tego miejsca idą nam te takie wzgórza, tak? Więc sobie tutaj je zrobimy. Tu nam gdzieś opadają. One idą gdzieś tam nad kapelusz. Jakieś tam góry się nam pojawiają, nie? Następnie tutaj mamy też jakieś takie wzgórza. Tutaj mamy co? Tu będą od tego kapelusza szły jakieś takie jakby choinki, więc sobie tutaj tak zaznaczamy je. Tak, tu ona jest taka zapatrzona w ten pejzaż, tak? Tutaj. Potem mamy tu takie jakieś takie góry. Tam są skały, tam gdzieś takie coś takiego, nie? Czyli musicie sobie taki plan zrobić jakby, nie? Tu góra, tu góra, tu góra. Tutaj mamy te choineczki. No i już tutaj gdzieś od tego miejsca zaczną nam się te takie jakby kwiatuszki, tak? O. Bo to wszystko, co jest w tle, to po prostu tam robimy. No i co?
W zasadzie mamy zrobiony taki wstępny szkic, prawda? No i co? I zaczynamy. No, ręce są trudne do malowania, ja Wam nie będę tutaj. Może kiedyś zrobimy osobną lekcję z rysowaniem dłoni, ale ja mówię, ja nie lubię rysować ludzi tak, żeby taką anatomię gdzieś tam, jakieś portrety, jakieś dłonie. To nie moja działka. Ja lubię pejzaże, więc kobitka jest tyłem, żeby jej twarzy nie malować. Małgosia troszkę spóźniona, już jest. Gosia, jak rysujesz, to wydaje się takie łatwe. Witam wszystkich. Irenka, próbuję szkicować na kartce, wyszedł dziwoląg. Kilka razy spróbujesz i będzie ok. Tak sobie myślę. Michał, dziękuję za komentarz, że mam talent. Ja uważam, że każdy ma talent. KM jest chyba jedynym facetem tutaj. O nie, nie jesteś jedynym facetem. Jest jeszcze Michał, jest jeszcze Wojtek. Jest kilku facetów. Katusu Games, super. Dobra, no i co? I zaczynamy. Zrobimy sobie najpierw niebo, tak? Zrobimy sobie najpierw niebo. Wykorzystamy ten kolor, który tutaj mamy na palecie. Tylko musimy go bardzo mocno rozjaśnić, czyli biały, tak? I odrobinkę tylko tego błękitu nieba dodajemy, tak żeby to niebo tam było takie bardzo, bardzo ładne i błękitne. I słuchajcie, nie mieszamy za dokładnie tych farb po to, żeby nam od razu powstało takie wrażenie chmurek, nie? Zobaczcie, niebo jest u góry troszeczkę ciemniejsze, im bliżej horyzontu, tym się bardziej rozjaśnia, tak? Może Wam to pokażę tutaj bliżej. Widzicie? U góry ciemniejsze, im bliżej horyzontu, tym bardziej się nam rozjaśnia. No, więc najpierw sobie zrobimy takie bardzo, bardzo jaśniutkie. Tutaj jak Wam na przykład gdzieś zajedzie, że tak powiem, na to, co mamy na ten szkic, to się tym w ogóle nie przejmujcie, ponieważ będziemy to jeszcze potem poprawiać, nie? No i teraz sobie takie jedziemy z tym niebem. O, tu można już troszkę gęściejszej farby użyć. Teraz dodam troszkę więcej tego błękitu tu od góry. No i przemalowujemy sobie niebo. O. No i proszę bardzo. Jest już tutaj gotowe prawie. Od razu boki przemaluję. Bo już wiecie, jak ktoś jest częściej na moich live'ach, to wie, że ja zawsze sobie boczki maluję, żeby mieć ładnie obraz wykończony. No i tutaj można nabrać sobie na ten sam pędzel trochę białej farby i jakoś tak tutaj podziabać. Niech się takie niby obłoczki nam tam pojawią. Jak nie chcecie, możecie zostawić to gładkie, tak? To jest w tej chwili jeszcze mokre. Najwyżej do tego potem jeszcze wrócimy. Jeszcze od góry troszeczkę przemaluję. I tego suszyć na razie nie będziemy. Tego suszyć nie będziemy. Za chwilkę jeszcze wrócę sobie tutaj do tych chmurek. Teraz zrobimy sobie to, ten zarys takich tych gór. I możemy dodać do tej farby odrobinkę jakiejś ciemniejszej niebieskiej. Jeśli macie błękit pruski, możecie dodać błękit pruski. Jak nie macie błękitu pruskiego, to możecie dodać odrobinkę ultramaryny, ewentualnie jakiegoś. Chodzi o to, żeby był troszkę inny odcień, tak? Może być ultramaryna, może być błękit pruski, może być na przykład ultramaryna i troszeczkę zieleni, tak? O, odrobinkę. Ja dodaję błękit pruski. I teraz jeszcze troszkę białej sobie muszę wycisnąć. Też nie lubi, Agnieszka nie lubi twarzy, to fajnie. Wojtek, co namaluje Pani kiedyś latarnię morską? Wojtku, tak, ja mam całą listę od Was rzeczy, tam na którymś live'ie pamiętam, Was pytałam. I mam tą listę, teraz Wam ją pokażę. Tylko, że dzisiaj sobie na nią wylałam wodę i mam tutaj zapisane, już Wam pokazuję, przepraszam, że ta lista jest taka wymiętolona, widzicie? Cała lista rzeczy do namalowania.
Ale też chciałabym malować coś takiego innego, nie tylko to. Także lista jest i wszystkie te tematy czekają, tak, w kolejce. No, bo jest jeszcze na liście wodospad, jest na liście wieża Eiffla, drzwi z kłódką, ławeczka z latarniami, mnóstwo rzeczy. Dobra, bierzemy biały, odrobinkę błękitu pruskiego lub jakiegoś innego ciemnego odcienia niebieskiej farby. Jeśli chcecie zrobić taki bardziej zielonkawy, to możecie odrobinkę zieleni tam też dodać, nie? I zaczynamy od takiego pasma, które jest najjaśniejsze z tyłu. Więc musi być najjaśniejszy ten kolor. No. I gdzieś tutaj sobie już możemy to jasne pasmo, zobaczcie, w taki sposób, że kantem pędzla już możemy taki zarys gór sobie tutaj zrobić. I przeciągamy, tu rozcieramy. O, w taki sposób. Nie musi być ten kolor też taki super gładki, tak? Widzicie? O, i mamy zarys gór zrobiony. Tak? Proste? Proste. Okej. Teraz dodajemy troszkę, a może jeszcze tak, troszkę więcej tej ciemnej farbki. Troszkę więcej. No i teraz tutaj zrobimy sobie zarys tych gór. O, widzicie, jak to już zaczyna wyglądać? Jeszcze troszkę więcej ciemnej. O. Kto chce, może robić to szpachelką jakąś. O. Tam potem się pojawią jeszcze takie drzewa, jakieś skałki. Albo tak możemy zostawić też, nie? I tutaj do tego kapelusza mniej więcej. Od razu bok. Tak. Wiem, że cały czas do mnie piszecie, bo mam oczy tutaj tak z tyłu głowy, więc widzę. Ale za chwilkę będę Wam odpowiadać, ok? Dobra, no i tutaj mamy już te. I tak mniej więcej dotąd robimy sobie te. Tą ciemniejszą górę, tak? Okej. Gdzieś jakoś tak. Tu się też nie przejmujcie. Też nie musicie jakoś super dokładnie tego od razu zamalowywać. Ten pierwszy etap to jest tak zwana podmalówka, tak? No i tutaj mamy jeszcze takie góry ciemniejsze, więc też ciemny kolor. I tu się nie będziemy bawić specjalnie w jakieś, moi kochani, w jakieś szczegóły, dlatego, że to jest tak zwany drugi plan, tak? I tylko taki lekko przymglone, może troszkę więcej białego. Teraz możemy sobie tutaj, o, tak, żeby tego kapelusza nie naruszyć, chociaż tą kobitkę będziemy, przynajmniej ja będę robić ją całą za chwilkę na biało, po to, żeby nie było widać tych takich linii tutaj, tak, które zrobiłam. No i teraz tu możemy zrobić jakieś takie ciemniejsze pasma, nie? Też sobie od razu takie coś w tym stylu. Takie góry w tyle mamy. I tu widzicie na tym obrazku, że tu mamy takie ciemniejsze, tak, na szczycie. Takie ciemniejsze plamy. Okej, no to malujemy teraz tutaj te gdzieś tam te ciemniejsze plamy, ale robię to tak po prostu byle jak ja to mówię, byle jak. Tak, żeby tak jakby gdzieś skały jakieś tam były, bo na bok też możemy przeciągnąć. Dobra. Niby drzewa, niby coś takim, tak klepię pędzelkiem po prostu, nie? W takich różnych odcieniach. Dobra. Okej. No i tutaj jeszcze trochę też takich jakichś ciemniejszych. O, można końcówką pędzla zrobić takie, tak postrzępić tą górę, nie? Żeby ona była taka, jakby tam drzewa były. Dobra, mamy to, jak tu z boku wygląda. Dobrze. I tu też. Ok, i teraz kolejna rzecz, dodamy sobie troszeczkę ciemnozielonej farbki.
na paletkę. Czy pani namaluje, Namper pyta, obraz typu kompozycja 8 Wasili Kandyński? Pewnie, spróbujemy kiedyś. A żółte tło z białą panną? Żółte tło? Czemu? Żółte chcesz zrobić? No można żółte, możesz zrobić jakie chcesz. 43 osoby oglądają, to pod malowaniem prosimy lajki, sub. O, dziękuję bardzo. Słuchajcie, to dzisiaj rekord bijemy. Bijemy rekord, 44 osoby. Dawać mi tu serduszka na tym, na top czacie. No, dobra, ciemnozielona. A, dzięki, są serduszka, są. Wiecie, jak to mi dodaje energii, jak ja widzę, że wy reagujecie, bo jak jest taka cisza po drugiej stronie, to jest tak, nie wiem, widzą, nie widzą, podoba im się, nie podoba im się. Ciemny zielony, wyciśniemy troszeczkę go sobie teraz tutaj, malutką kuleczkę, ale mi lecą serca. Dziękuję, Kamix, za to. A like i sub to by się przydał, no. Jak się komuś podoba, to pewnie, że tak. Proszę bardzo, świetnie, ale mi lecą serca. Dzięki, dzięki, też Wam daję serducho teraz. Dobra, no i teraz mamy ten ciemnozielony i możemy sobie, kochani, teraz wziąć taki pędzelek ostry, taki ze Szczeciny, nie za duży. W brzuchu mi burczy, nie jadłam obiadu, dzisiaj jestem trochę głodna. I bierzemy sobie tą ciemną zieleń, możemy sobie dodać do tego jeszcze troszkę tego niebieskiego błękitu, niebieskiego, o, rozklepujemy, ale mi lecą serca. Alicja, super, Kamix, lubi, o, świetnie, Maria, Gertrude Wotykingo, jesteś super fajna, Niko, Małgosia, ale fajnie, dobra, już się nasyciłam się energią waszą, pięknie. No i teraz tym zielonym kolorem tutaj robimy takie, możemy sobie tutaj zrobić takie ciapkajki gdzieś, nie? W różnych miejscach. Takie ciemniejsze, takie, o, jakby tutaj gdzieś nam takie lasy schodziły w dół. Potem sobie jeszcze zrobimy takie te. To jest drugi plan. Ona jest w ten drugi plan, ta dziewczyna zapatrzona. Ciemna zieleń. I ciapiemy. Nie musicie dokładnie, niech tam przebija ten niebieski spod spodu nam, dobra? O, i tu. Dobra. Tutaj będą za chwilę te drzewa. Dochodzimy do tego miejsca. Tu nie robimy już z tym nic na razie. Tu mamy pociapkane, przeciągamy na boczek, ale fajna energia, no, dobra, okej, okay. I tutaj mamy jeszcze takie skałki, ale myślę, że sobie je zrobimy za chwilę, a wiecie co, możemy zrobić tak, że biały dodamy do tego zielonego teraz i zrobi nam się taki miętowy jakiś kolor, do tego można jeszcze troszkę dodać tej niebieskiej farby. I tu sobie zrobimy, no, tak przemieszamy, czyli niebieski, zielony, trochę białego i zrobimy tu sobie takie jeszcze jakby gdzieś, takie skałki troszkę jeszcze jaśniejsze, czyli więcej białego. Takie jakby gdzieś niby skałki, niby coś, takim przecieramy lekko sobie tym pędzlem. Dobra. Mówię zawsze na każdym live, to nie jest kopia, nie robimy kopii, ten obraz jest inspiracją. Jak chcecie zrobić tej dziewczynie na przykład sukienkę różową czy czerwoną, no to oczywiście dlaczego nie, prawda? Może być kolor jaki sobie chcecie. Gosia, przyjedź na obiad, a to pewnie na to, że głodnam. Gosia, ty zawsze mnie karmiłaś. No, tęsknię za tymi twoimi pysznymi obiadkami. Tak, bo Gosia zawsze, jak tylko gotowała obiadek, to chodź na obiad. Było. Telefon i chodź na obiad. Zeszłam. Gosia, tęskni za mną. No. To przyjedź do mnie. Wiesz, gdzie mieszkam. Dobra, jeszcze trochę zieleni tu dodamy.
tak żeby nam się tutaj tak ostrym pędzelkiem, szczeciniakiem, gdzieś tam jakieś takie kropki. Ciap, 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 dobra. Na razie to tak dziwnie wygląda, ale za chwilkę jak wyschnie to będzie, widzicie, mamy tu góry, tak? Mamy tu góry, ja tu widzę, że tu się coś tak pokitwasiło. Dobra, okej. I co? No i teraz robimy sobie tutaj te zielone drzewa, tak, na horyzoncie. Podać proszę adres, to pizza będzie. Dzięki. Tak, pizza będzie, ja się nie oderwę teraz od tego. Wszyscy mi proponują teraz jedzonko. Wojtku, Wojtek pyta, czy kończyłam szkołę malarską, czy jestem samoukiem. Ja studiowałam malarstwo, tak? Także skończyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, na Wydziale Sztuki, studia 5-letnie magisterskie, malarstwo. Także mam przygotowanie artystyczne na pewno. Okej, i teraz robimy ten las, tak? Teraz robimy ten las. Ale znam wielu samouków, Wojtku, którzy przepięknie malują no, nie potrzebowali do tego studiów. Okej, wyciskamy troszkę więcej tej zielonej farby i ja bym teraz tutaj wycisnęła odrobinę jeszcze żółtej, tak, żeby sobie ten kolor delikatnie zmierzać. Będzie taki ciekawy, taki ciekawy kolor ciemnozielony. Bierzemy sobie pędzel szczeciniak, taki płaski tym razem. Gosia, studia z wyróżnieniem, nie bądź taka skromna. No dobra, nie będę skromna. Tak, skończyłam studia z wyróżnieniem, to prawda. Okej, no i teraz sobie klepiemy zielony, żółty. Rozklepujemy, dodajemy troszeczkę tego niebieskiego, ciemno-niebieskiego. Tak? O. No i robimy sobie tutaj teraz te choinki. Zobaczcie, w bardzo prosty sposób. Ciap, ciap, ciap. Ciap, ciap, ciap. Tak, pionowo trzymamy pędzel i choineczki nam tutaj takie fajne powstają. Od razu je przeciągamy tu. Tak, powstają nam takie fajne choineczki, troszkę żółte jeszcze, tak żeby nam się tutaj tak zróżnicowało to. O. Widzicie? Tak, jest las? Jest las. Małgosia, oglądam, podziwiam serdecznie, pozdrawiam z Węgier. Pozdrawiam Małgosiu, Michał. Ja maluję, bo mnie siostra zainspirowała, bo ona też malowała. Pięknie, bardzo dobrze. Zawsze jest w życiu ktoś, kto cię zainspiruje, kto cię wciągnie w to malowanie, tak? Mnie na przykład do malowania pchała moja mama, ale też był taki moment, kiedy ja po prostu nie byłam na to gotowa. I tak naprawdę to dopiero powiem wam, na malowałam sobie tak amatorsko, tak sobie gdzieś w domku, w zaciszu, tak sama bardzo, bardzo długo. I dopiero jak moje dzieci poszły na studia, to ja się wtedy też zdecydowałam na studia. Także było trzech studentów w domu. Jeden syn był na trzecim roku studiów, drugi był na drugim roku, a ja byłam na pierwszym roku studiów. Wszyscy razem studiowaliśmy, z tym, że oni nie kończyli malarstwa, tylko zupełnie inne kierunki, ale to jest pocieszenie dla osób wszystkich, które myślą, że już jest za późno, że już się nie da. Ja studia zaczęłam mając 44 lata. I jak się mnie pytali znajomi, co ty robisz, że ci się chce, to ile ty będziesz miała lat, jak te studia skończysz, to ja im zawsze odpowiadałam, że tyle, ile bym miała, gdybym ich nie skończyła. Tu sobie możemy zrobić taki, o widzicie, taki dołeczek, tak jak tu mamy, tu też nie musi być tak równo.
Także w każdym wieku można zacząć. Chociaż ja zaczęłam dużo wcześniej, ale tak profesjonalnie, żeby się tak profesjonalnie w tym kierunku rozwijać, to najpierw sobie pamiętam, wykupiłam lekcję u takiej absolwentki Akademii Sztuk Pięknych. Ona ma na imię Karolina, zresztą jak kiedyś się zawieruszysz tu, Karolina, to cię bardzo serdecznie pozdrawiam. I u Karoliny uczyłam się malować prawie 2 lata i to ona mnie namówiła na studia. A ja się wzbraniałam strasznie, nie chciałam. A teraz uważam, że gdyby nie Karolina, to nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Okej. Mamy to, tak? I zobaczcie, zupełnie nam inny wyszedł odcień niebiesko-zielonego niż ten, który mamy tutaj, prawda? Bo to jest ten nasz las. To jest ciemnozielony, żółty i troszeczkę niebieskiego, tak? Niewymieszany zbyt dokładnie. Mamy las zrobiony. No i teraz musimy sobie zrobić podmalówkę pod tą naszą łąkę. I do tego celu użyjemy tego samego zielonego, czyli ciemnozielony, żółty i trochę błękitu pruskiego, ale użyjemy szerokiego pędzla, żeby nam poszło szybciej. Tak? I teraz sobie tutaj wszystko to rozklepiemy razem. Rozklepujemy to sobie razem. Powiem Wam, że wszystko ma swój czas. I czasami jest tak, że człowiek w młodości nie bardzo wie, co ma robić w życiu, a ja nie wiedziałam. To potem w którymś momencie przychodzi takie jakby, ja nie wiem jak to nazwać, przebudzenie, albo zaczynamy mieć więcej czasu, zaczynamy tęsknić za tym naszym marzeniem z młodości, z dzieciństwa i zaczynamy się rozwijać. Ktoś mi tu coś napisał, ale to akurat na telefon. Piknęło, pewnie to usłyszeliście. A telefon mam akurat wyłączony. Teraz sobie rozklepujemy tutaj tą naszą łączkę, tak? Tutaj już możemy też użyć więcej żółtej farby. Ja sobie jeszcze jej wylisnę trochę więcej. Jeszcze przeczytam tak. Gertruda, gratulacje, dziękuję. Katosu Games, podziwiam bardzo, dziękuję. Małgosia, ja pozazdrościłam córce, że tak ładnie maluje, spróbowałam w wieku 60 lat, super. Kamiks, samemu też można się nauczyć, tylko chęć. Ja się nauczyłam malować dopiero jak robiłam figurki z gipsu ceramicznego, a później dopiero zaczęłam malować na płótnie. Oczywiście, że można samemu. Agata, cześć, fajnie tu, cześć Agatko. Małgosia, nigdy nie jest za późno na spełnienie marzeń. Ja zaczęłam studia prawnicze w wieku 48 lat, zrobiłam magistra wcześniej od syna. Ha, brawo Małgosia. Agnieszka ma 48 lat, nie wie, czy da radę się nauczyć, się uczyć. Dasz radę, tylko wiesz, potrzeba dużo takiego, musisz mieć pewność, że chcesz to robić po prostu, tak? Musisz mieć pewność, że chcesz to robić, bo jeżeli będziesz się wahać, to nic z tego nie będzie. Ja na przykład sobie teraz postanowiłam, że choćby nie wiem co, to 3 razy w tygodniu będę robiła te live'y. A wiecie, że czasami na przykład mi się nie chce, czasami naprawdę mi się nie chce. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że ja tutaj wejdę, i jest tak, jestem po całym dniu tak strasznie zmęczona, nieraz tak mi się nie chce czegoś, nie wiem, bo w ogródku pracowałam, albo malowałam coś, albo się przygotowywałam, bo ja jeszcze prowadzę teraz zaczynamy taki projekt w Krakowie, każde dziecko ma talent, więc też do tego projektu muszę przygotować pracę, obrazy takie instruktażowe. I przychodzi wieczór i ja sobie myślę tak, ojej, nie chce mi się, ale z drugiej strony, jak siadam tutaj, to dostaję takiej energii, słuchajcie, takiej energii, że no, ja po live'ie to jeszcze siedzę przynajmniej do 2 w nocy i coś tam sobie dłubię, coś robię, bo po prostu mnie tak ładujecie. Aha, i widzicie, bo ja nie mówię, co ja robię, bo gadam do was. Bogusia, malowanie wciąga, zapomina mi się o wszystkim i tak powstają nasze cudeńka. Irena, czy rozwadniasz farbkę? Nie, nie rozwadniam. Irenko, jak malujemy pędzlem szczeciniakiem,
to nie moczymy go, nie rozwadniamy. Farba musi być jak najbardziej gęsta, tak? Tutaj robimy sobie po prostu tą podmalówkę. Nie rozwadniamy farby. Pędzlem szczecinowym, szerokim, tak? I nie jest ona rozwodniona. Nie jest rozwodniona ta farba. Tutaj troszeczkę mam jaśniej. Dobra. Słuchajcie, ja się muszę chwilkę skupić na tym malowaniu, bo za chwilę będę tylko z wami gadać. I to nie będzie kanał o malowaniu, tylko kanał o gadaniu. Tak? Dobra, tu sobie teraz muszę troszeczkę oprzeć na brzegu. O. Będę za chwilę to wszystko suszyć suszarką do włosów i wtedy będę do was, będę czytać wasze komentarze, dobra? I będziemy sobie gadać chwilę. Także jak ktoś chce teraz zadać mi jakieś pytanie, to proszę bardzo, bo w tym momencie to będzie ten moment, jak będę suszyć obraz. Oczywiście już się uświniłam zieloną farbą. Ok. I to mamy tutaj rozklepane. Tutaj możecie sobie zostawić gdzieś jakieś takie jasne te plamki, bo tam za chwilkę będziemy robić dalej malować. Dobra, słuchajcie, jeszcze tak, muszę sobie powycierać łapę. I teraz ten moment jest, że sobie suszę ten obrazek. Więc suszarka do włosów i jedziemy. Ten pędzel możecie sobie powycierać dobrze w szmatkę, nie trzeba go płukać. Chyba, że jak go wypłuczecie, to musicie go bardzo dobrze osuszyć później. I co robimy? I suszymy, tak? I teraz suszymy i ja czytam wasze komentarze i będę sobie gadać do was. Dobra, i teraz kto mi co pisze? Ale nie tak szybko. Tak, od Irenki było, czy rozwadniam farbkę? Nie, do takich rzeczy nie rozwadniamy farbki, jak malujemy pędzlem. Kamiks pisze, że tylko chęci. Katosu Games, czy pani kiedyś rysowała? Tak, bez rysowania nie ma malarstwa, moja Katosu Games. Kamiks, bo co by było, jakby nas nie było? Dokładnie, nic by nie było, nie byłoby tego kanału, jakby nie wy. Gertruda, Agnieszka, zaczęłam dopiero niedawno, bo na emeryturze i uwielbiam to, nigdy nie jest za późno. Oczywiście, Irenka, dziękuję. Bogusia, będzie malowane gadanie, tak jest? Będzie malowane gadanie, no bo to jest maluj-baluj, więc my i malujemy i balujemy, nie? Niko się uśmiechnia, Małgosia, z tym gadaniem jest właśnie wspaniałe. No, wiecie co dla was tutaj, jak jesteście na live, jak se potem ktoś z odtworzenia ogląda, to będzie musiał przewijać to nasze gadane, nie? Kamiks, to ja tu jestem chyba najmłodszy. Kamiks, a ile masz lat? Gertruda, już się wynurza obraz, tak? Niko ma 10 lat, super. Irena, już jest ślicznie. Beatka, gadanie jest tak dobre jak malowanie. Świetnie, tak? Alicja, czyli zrozumiałam z tego, że malujemy bez użycia wody, tak? Woda tylko do mycia pędzli. Woda, tak, woda do rozcieńczania tutaj tego nieba. Tutaj trzeba troszeczkę rozrzedzić farbkę. Troszeczkę trzeba rozrzedzić farbkę, jak malujemy sobie tutaj te góry w tle, i to, bo to malujemy gładkim pędzlem, gładkim, takim mięciutkim, syntetycznym. A jeżeli malujemy takim szczeciniakiem ostrym, to nie rozcieńczamy farby, bo jak będziemy ją rozcieńczać, jak zamoczymy ten pędzel do wody, to wtedy nam tutaj klepiąc zrobi się taka piana, tak? Nie uzyskamy tego efektu takiej, zobaczcie, roślinności, takiej trawy, tak? No. Także, no i potem na tym etapie trzeba delikatnie podsuszyć, bo jakbyśmy zaczęli nakładać tutaj te warstwy takie jaśniejsze, to by nam się to wszystko tak rozmyło, rozmydliło, a to chodzi o to, żeby to było takie, wiecie, takie z pazurem, nie? Takie, żeby ta struktura tutaj tej trawy była taka, jak dotkniecie ręką, to żeby było aż czuć po prostu tą fakturę farby. Michał, widziała pani moje prace?
a wysyłałeś mi? Jak, słuchajcie, ja po prostu jest was tak dużo, że ja, dużo osób do mnie pisze i ja różnym osobom odpisuję i czasami ich nie kojarzę, tak? Czy tutaj live, kto jest tu, a kto do mnie, bo czasami macie inny tutaj ten nick, a co innego jest na tym Facebooku. Na poprzednim live linki dałem. Jeżeli dałeś je w top czacie, to chyba nie, bo ja do tego top czatu nie wracam. Możesz wrzucić w komentarzu później, jak zakończymy live'a, dobra? Bo wtedy ja to będę widzieć od razu. Kamik Stack, Namper ma 11 lat, świetnie. Weronika, witam, jestem bardzo spóźniona. Nie szkodzi, Weroniko, odtworzysz sobie później. Michał ma 35 lat, Alicja i to już pierwsza cenna lekcja. Niko, ja jestem Marta i miałam z panią zajęcia. Marta, jak super, witam cię Martunia, ale super. Kamiks, ja lubię malować, jak mam drugie zmiany, dzieciaki w szkole i przedszkolu, tylko sam w domu z psem mogę malować spokojnie, super, brawo, tak, trzeba wykorzystywać każdą wolną chwilę. Kamiks, ja też mam 35 lat, no proszę, jaki mamy tutaj przedział wiekowy, słuchajcie, wspaniale. Dobra, teraz zrobimy takie coś, żeby nam ta kobitka tutaj taka samotna nie stała, to teraz sobie ją delikatnie już spróbujemy tak podmalować lekko, tak? I dlatego teraz bierzemy sobie jakiś taki pędzelek, może być okrągły, bo płaski to nie. Weźmy sobie taki okrągły, mięciutki pędzelek i pod malówkę tej kobitki zrobimy sobie taką lekko różowawą farbą. Taka, bo nie wiem, czy będzie widać na monitorze, tutaj też na tej sukience, bo ta sukienka jest biała, ona sprawia wrażenie białej, ale tak naprawdę taka super czysta biel jest tylko w tym miejscu i tylko tutaj na tych takich obrzeżach. Nie wiem, czy widzicie takie plamki bieli, tak? To nie jest całkiem biała, ona ma troszkę w sobie takiego różowego, troszkę błękitu, prawda? Tutaj na kapeluszu też, ten kapelusz ma biały, tylko tutaj ten fragment, a cała reszta jest taka, nie wiem, kremowa, różowawa, tak? Tutaj mamy też cień, jak widzicie, prawda? To nie jest czysta biel. Więc nie będziemy malować teraz czystą bielą, zrobimy sobie taką lekko różową podmalówkę takim okrągłym pędzelkiem, albo jak nie macie okrągłego, możecie też użyć takiego malutkiego, płaskiego, tylko żeby był mięciutki, dobra? Ja sobie te zielenie na razie gdzieś odłożę tutaj i teraz wezmę sobie drugą paletkę, bo mam mało miejsca, tam zależy mi na tym, żeby uzyskać taki czysty kolor. Za chwilkę będę dalej gadać do was, tylko muszę sobie najpierw zrobić farbę, dobra? Żeby gadać i malować, muszę mieć chyba jakąś super podzielność uwagi. I wiecie co, tu jest taki różowy, ale ja bym dodała, ale to musi być naprawdę super jasny, czerwony kolor. Chyba, że macie jakiś jasny róż, ale tego czerwonego to tak tylko aby. Zobaczcie, jak dużo białego, a ile czerwonego. Ale ja i tak tego czerwonego nie dodam w całości do tej bieli. I teraz, kochani, będziemy moczyć pędzel. Teraz używamy takiego pędzelka lub na przykład takiego okrągłego, no gdzie ja go dałam? Tu. Takiego okrągłego, mają być mięciutkie pędzle, widać, tak? Zobaczymy, który nam tutaj będzie potrzebny. Ja sobie najpierw wymieszam farbę. Czerwona farba ma bardzo mocny pigment, dlatego jej trzeba tak tylko na czubeczku, tyle co nawet na główce od zapałki. Tyle co główka od zapałki i o, popatrzcie się, jak dodałam mało i jaki nam się już zrobił różowy tutaj, nie? A farby akrylowe jeszcze jak schną, to co robią? To ciemnieją, nie? Więc robimy sobie tutaj najpierw taki jakby różowy ten. Musi być też z białym. Wiecie co? Ja potrzebuję chyba mocniejszy. Musicie użyć super kryjącej bieli w tym momencie, bo wzięłam sobie taką biel tytanową, ale nie taką, to musi być biel tytanowa, ale naprawdę bardzo gęsta i taka super kryjąca, więc użyję troszeczkę innej farby. Różnica między farbą taką, po prostu musi być dość gęsta, nie? No.
ta farba, żeby była. I też oczywiście jest to biel tytanowa, nie biel cynkowa. Zgubiłam pędzel. A nie, mam, dobra. Muszę użyć innej bieli, bo ta jest zbyt rzadka. I nie robi mi się... Pędzelek troszeczkę tylko moczymy. O, i ta będzie mi bardziej kryła. Jeżeli nie macie takiej super kryjącej białej, to możecie kilka razy to zrobić. Tak kilka razy jakby przemalować. Dobra, no i teraz... O, i teraz mi będzie kryło. No i teraz sobie zamalowujemy to, tutaj ten taki różowawy odcień. Wszystko. Na razie. Tak? I później będziemy sobie to cieniować. Teraz tutaj ten brzeg tego kapelusza. O. Tak mniej więcej. O, w taki sposób też. Dobrze już jest tą farbę tak rozprowadzać, jak będzie szedł, jak będzie jakby kierunek malowania, nie? O. Dobra. No i co? Włosy za chwilę. I tutaj dalej robimy. Ja nie wiem tylko, czy nie trzeba jej trochę tego ramienia poszerzyć. Chyba będę musiała jej delikatnie poszerzyć to ramię. Bo zwróćcie uwagę też, że ona ma ten brzeg tego ronda kapelusza, tak? On jest tak dość szeroko, to ramię tak nam delikatnie tutaj jakby wchodzi pod spód, nie? O, no. I tu mamy już tak, to... Będzie już taka podmalówka zrobiona, delikatna. Tutaj mamy. Zawsze co nam nie wyjdzie, to możecie zasłonić włosami. Zaraz będziemy, kochani, będę też dalej czytać wasze komentarze, będę do was gadać, ale chwilkę tylko podmaluję. Nie wiem, czy widać ten różowy, ale chyba widać, nie? Że ona jest taka lekko różowa, tak? Ktoś tam coś pisze. Ja tu będę malować tą kobitkę i czytać. Namper, kiedy te 48 lat minut minęło? No to już więcej, no to ja się przyznaję do wieku. 75, Maria, super. Kinga, czy możesz zostawić link do oryginału, który malujesz, bo tą sukienkę słabo widać z daleka i ciężko zauważyć odcienie. Renatko, na Facebooku jest, przepraszam, jest zdjęcie, nie na Facebooku. Jak wejdziesz na mój kanał i klikniesz w zakładkę, chyba u was to będą posty, tak, czy coś takiego, to tam jest zdjęcie. Z bliska widać. Nie wiem, jak to jest od strony tej drugiej, po prostu jak wpiszesz, czekaj, społeczność chyba. Społeczność albo posty. Nie na Facebooku, na YouTubie, tak? Jak sobie klikniesz w posty na YouTubie, na moim kanale, to tam będzie ten obrazek. No. Ja wiem, że słabo widać. No. Normalnie jakby był duży obraz, to by nie było problemu. I wiecie co, tą rączkę tutaj też już możemy sobie takim różowym przeciągnąć i tu. No i teraz możemy sobie zrobić podmalówkę jeszcze pod włosy. Jeszcze troszkę tutaj trzeba, ale to będziemy kilka warstw zrobić, tak? Na razie różowe, a potem będziemy jeszcze rozświetlać, rozjaśniać. Robić falbanki na sukience, o, tak? Dobra. No i teraz włosy. Zrobimy sobie te włosy. Możecie zrobić brązową farbą. Jeżeli ktoś nie ma brązowej farby, to może wycisnąć sobie odrobinkę farby czarnej. Odrobinkę farby czarnej i... A, ale mi się odrobinka wycisnęła. Pokażę wam. Się zmarnuje. I odrobinkę farby czerwonej. Ale nie taką dużą odrobinkę. Trochę mniejszą odrobinkę. I teraz może ten pędzel sobie odłożę na bok. Okrągły, tak? I do tej czerwonej dodajemy troszeczkę
czarne i robi nam się taki delikatnie brązowy kolor. Taki delikatnie brązowy kolor. Nie wiem, czy widać tu odcień. Tak? Taki lekko czerwonawy, rudawy. O, taki bardziej taki brązowy, rudawy. No i możemy już tutaj te włosy tak po prostu sobie delikatnie, ale to jest też tylko podmalóweczka na razie, ok? To jeszcze nie są szczegóły. No ten live dzisiaj będzie dłuższy, także jak chcecie, możecie tutaj ze mną siedzieć, bo ja to i tak muszę dokończyć. I teraz moczymy pędzel, nie malujemy suchym pędzlem. No i sobie tutaj już możemy tak delikatnie poprzeciągać, ale tu i tak będziemy jeszcze sukieneczkę malować, więc nie musicie jakoś super ten. No i mamy włosy, nie? Ona ma te włosy też gdzieś tak jej tutaj zachodzą. Tak jakby na ramię lekko. Teraz nawet trzeba moczyć pędzelek, dlatego że jak jest za suchy, to zobaczcie, jak jest za gęsta farba, to się robią takie kropeczki, nie? Tu. No. Dobra, i jeżeli chodzi o takie szczegóły, to za chwilę. Dobra. I to mamy już przesuszone, to teraz tak, odkładamy sobie na razie te pędzelki, możemy je wypłukać, żeby nam nie zaschły. O. Dobra, teraz zostawić link do oryginału, zauważyć cienie. Alicja, zgubiłam się, jaka jest gęściejsza? Nie gęściejsza, tylko bardziej kryjąca. Jest biel tytanowa. Tak, dziewczyny, dziewczyny, jak dobrze, że czuwacie. Tak, super. Będziecie moimi tymi takimi nadwornymi asystentkami. O. Cynkowa przeźroczysta. Michał, od jak dawna nagrywa pani na YouTube'a? Chyba najstarszy filmik ma 5 lat, ale ten YouTube tak leżał trochę i kwiczał. Ja dopiero się tak zajęłam nim, tak chyba od rok temu, tak na poważnie. Alicja, dzięki, będę pamiętać. Cieszę się, że tu trafiłam. Super, widać. Agata, fajnie tłumaczysz, dużo można skorzystać. Lecę na warsztat abstrakcyjny. Pa, buziaki, super. Pa, Agatko, dziękuję, że byłaś. Ja muszę lecieć do pracy na nockę, miłego malowania, a resztę proszę lajki. Kamiks, jak mi smutno, że musisz iść do pracy. Ojej. Beata, jesteśmy twoimi fankami. Dziękuję bardzo. Cieszę się. Dobra, malujemy dalej, moi drodzy. Malujemy dalej. I teraz wracamy do naszej łączki i do zielonych odcieni, tak? I teraz, jak mamy tutaj tą zieleń zrobioną z ciemnej zieleni i żółtego, to w tym momencie dodajemy i nie używamy wody. Znowu bierzemy szorstki pędzel, nie używamy wody. Do tej zieleni dodajemy sobie trochę bieli. Bieli tytanowej. I robimy sobie taki miętowo-zielony kolorek, tak? Dość jasny. Taki. Jeszcze się aż oplułam z wrażenia. Taki jeszcze jaśniejszy. I szerokim pędzlem rozklepujemy, tak żeby na końcu pędzla nie było kluchy z farby, tylko żeby te włosy, na końcach włosków tylko była farba. No i teraz, tylko pamiętajcie, żeby zostawić ten las, nie? I tutaj sobie po prostu teraz rozklepiemy, ale nie wszędzie też. Jeszcze jaśniejsza musi być ta zieleń, jeszcze jaśniejsza. Widzę, że tutaj ktoś pyta, czy używam medium opóźniającego schnięcie. Ja nie umiem tego przeskoczyć w farbach akrylowych, oleje są łatwiejsze w obróbce. Nie używam, ponieważ właśnie mi zależy na tym, żeby mi nie opóźniało schnięcia. Ja lubię, jak mi szybko wysycha tutaj. Olejami się maluje dłużej niż akrylami, ponieważ no, wiadomo, że one nie wysychają. Nie wysychają tak szybko. Zresztą oleje to w ogóle nie można mówić, żeby one schły. One się utleniają, tak? I czasami proces utleniania zależy od grubości nałożonej farby. Proces utleniania zależy też od tego, w jakim kolorze jest ta farba. Bo zdaje się, że... Jezu, ja już nie pamiętam.
Czy ktoś z Was wie, kto maluje olejami, który kolor schnie, utlenia się najszybciej? Czy jest to biały, czy jest to czarny? Wydaje mi się, że nie pamiętam. Nie pamiętam. Miętowe takie te ciapki. Jeszcze musimy sobie dołożyć troszeczkę ciemnej zieleni, żółtego i odrobinkę bieli. Akryle za szybko, Alicji za szybko schną. No właśnie, bo widocznie ty malujesz powolutku, tak? Natomiast ja bardzo nie, na przykład nie lubię w farbach olejnych tego, że nie mogę kolejnych warstw nakładać tak szybko, tak? Tylko muszę poczekać, aż mi wyschnie. I jak malowałam olejami, to powiem Wam, że sobie wyciskam teraz ciemnozielony, żółty i biały, że właśnie. No i co mi wyleciała mi myśl? Wyleciała mi myśl, co może mi wróci za chwilę. Ktoś mi przypomni, o czym gadałam, zanim zaczęłam te farby mieszać? Czy będziemy malować farbami olejnymi? Nie, na live nie. Ja się nie dlatego, że właśnie chodzi o to, że jak się nakłada kolejne warstwy, musi poprzednia warstwa delikatnie przeschnąć, tak? Teraz wymieszałam żółty, ciemnozielony i trochę białego. I robię tutaj takie, jak widzicie, takie ciapki sobie, nie? Nie moczymy pędzla w wodzie, rozklepujemy i działamy tu. Jeszcze tu jest trochę takich jaśniejszych. Tu. O. I teraz widzicie, drugi plan jest. Tak fajnie nam wyszedł, tak? A tutaj, to, znaczy ten pierwszy plan nam wychodzi teraz bardziej do przodu, nie? Dobra, i to, i tu. Okej, okay. Nawet jeżeli sobie tak troszeczkę najedziecie tutaj na tą dziewczynę, to się nic nie dzieje. Z dziewczyną będzie najwięcej zabawy, powiem Wam szczerze. Tak, tu mamy, ale tu mamy taki ciemny, więc tu będę musiała za chwilkę dołożyć trochę ciemnego, tak? Bo nam się tutaj za jasno zrobiło w tym miejscu. Okej. Okay. No i tutaj jeszcze możemy. Dlatego i tu jeszcze pomiędzy te wycieramy pędzel porządnie, żeby się nie rozbielił, albo nawet można wziąć inny, bo ten już jest taki szczecinowy też pędzelek. I teraz wymieszamy tylko bez moczenia do wody zielony z tym, ze żółtym. I trochę dodamy jeszcze ciemno-niebieskiego. Ja dodaję błękit pruski, tak żeby nam się tutaj też pojawiły takie, tu mamy takie jakby ciemniejsze, prawda? O. Jak nie chcecie, żeby Wam się tu rozmazywało, to możecie sobie to podsuszyć suszarką, tak? Jeżeli Wam też takie wyszło tutaj za jasne. Chodzi o to, żeby teraz tutaj te kontrasty takie uzyskać, nie? Takie fajne, tak? Gdzieś tu. Można podsuszyć. Nie wiem, czy nie podsuszę. Chociaż nawet dość tak idzie. I właśnie gdyby to były farby olejne, to teraz w tym momencie byłby problem, nie? Bo by nam się zaczęło maziać, tak? Dobra. I tu sobie możemy zrobić taki, a tam będą jeszcze takie białe kwiaty, tu podkreślimy jeszcze troszeczkę tego. Dobra, tu też damy trochę ciemniejsze, tu gdzieś też tak nieregularnie. Zaraz będziemy będę Wasze komentarze czytać. Coraz Was więcej, jak tak dużo osób do mnie pisze, to nie wyrabiam. Nie wyrabiam, ale to nie szkodzi. Okej, dobra, jeszcze gdzieś tak tu, bo się to jakieś takie paski zrobiły. Jak to wygląda? Dobrze wygląda, nie? Tu możemy tak do końca dociągnąć. Dobra, dobrze to wygląda. Alicja, trzeba czekać, ażby przeschło. No właśnie, Alicjo, jeżeli chodzi o ten...
Będziemy kiedyś, olej, ktoś pytał, jakiś komentarz wasz ominęłam, to wybaczcie. Małgosia ups, maluje na bieżąco, ale moja dziewczyna jest bardzo wyrośnięta. Przestałam więc i będę oglądać, powrócę później. Dobrze, Małgosiu, dobrze. Lepiej sobie poczekać. Alicja, ja wiem, Małgosiu, że ty wolno dość malujesz, ale za to jesteś super dokładna. Tak. Alicja, na lejwie nie byłoby możliwe malowanie olejami, bo warstwa łąki musiałaby schnąć ze 2 dni albo nawet dłużej, prawda? No, właśnie przypomniało mi się, co chciałam powiedzieć. Znowu zapomniałam. Co ja mam z głową dziś? Jeszcze raz, na live nie byłoby możliwe, ale warstwa łąki musiałaby schnąć ze 2. Aha, tak, jeżeli chodzi o schnięcie olejów, to ja wam też mogę coś poradzić, jak ktoś maluje olejami, a tego nie wie, to jeżeli rozcieńczamy farby albo medium takim specjalnym do rozcieńczania oleju, albo rozcieńczamy olejem lnianym, to wtedy te farby schną dłużej. Ale jeżeli będziemy je rozcieńczać terpentyną na przykład, tak? To wtedy te farby będą wysychać szybciej. Natomiast będzie tylko jeden problem. Będzie problem taki, że terpentyna powoduje, że farby olejne są matowe, tak jak akryle wtedy. Tak? Zachowują się tak jak akryle, jak schną. Po prostu są bardziej matowe. A jeżeli dodajemy olej lniany na przykład, to one są bardziej błyszczące. Natomiast gdybyście używali samego oleju lnianego, to jest duże ryzyko, że na przykład biała farba rozcieńczana olejem lnianym po jakimś czasie na płótnie będzie wam żółkła. I to nie będzie wtedy fajny efekt. Najlepiej jest, ja sobie na przykład tak robię, że sobie pół na pół mieszam olej lniany z terpentyną, tak, w takim słoiczku i mam takie własne medium do rozcieńczania farb olejnych. Ale można też kupić gotowe media do rozcieńczania farb olejnych w sklepach plastycznych. Jeżeli ktoś maluje olejami, to też może tego użyć. Niektórzy też używają na przykład werniksu do rozcieńczania farb olejnych. Werniksu do oleju, czyli tego werniksu końcowego. Tylko I wtedy też fajnie się tym werniksem rozcieńcza, tak? I od razu obraz jest wtedy tak jakby pokryty takim fajnym, takim lekkim połyskiem. No zależy, co kto lubi, tak? Bo są ludzie, którzy nie za bardzo lubią, jak im obraz błyszczy, tak? No, ale jeżeli na przykład namalujecie obraz akrylowy, ja sobie tutaj tak troszkę podkreślę te, i tutaj też jeszcze muszę dodać tej zieleni. Jeżeli na przykład... tu zrobimy na sukience, też niech ona ma ten dół sukienki tutaj też w kwiatach schowany, więc zrobię tak. Jeżeli na przykład obraz akrylowy sobie moi kochani, potem pokryjecie po wyschnięciu werniksem, takim lekko błyszczącym, to obraz będzie wyglądał jak olejny. I w zasadzie osoba, która nie jest, która się na tym nie zna na przykład, może pomyśleć, że jest to obraz po prostu olejny, tak? No. Okej. Dobra. Tu ona tutaj nie ma tego zielonego. A, dobra. Poprawimy jej później tą sukienkę. I co? Mamy już tutaj tą podmalówkę zrobioną. Jeszcze tutaj trochę tego jasnego dodam. Nie wiem, co tam kto pisze jeszcze, że już wygląda pięknie. No, tam jeszcze długa droga przed nami. Dobra, to nam sobie będzie, wiecie co, podsuszę suszarą, dobra, żeby szybciej schło i poczytam to, co tam do mnie piszecie przez ten czas. Na live nie byłoby możliwe malowami. Ok, Irena, czy nowym pędzlem też uzyskam taki efekt? Lub jak zrobić, żeby był nieuczesany pędzel? Irenka pyta. Irenko, wiesz co robisz wtedy? Bierzesz nowy pędzel i walisz nim o stół. Zaraz ci pokażę. No, tylko że akurat tutaj to się mi trzęsie. Walisz nim o stół. I masz rozczapiżony, nie? No, tak? Także, a potem jak go sobie będziesz chciała już tak, żeby był taki bardziej gładki, no to sobie go zamoczysz w wodzie. Ja sobie po prostu tak rozczepuję te pędzle. Tak rozklepuję mocno o
po prostu o ten, o jakąś twardą powierzchnię i wtedy się robi taka miotła z niego. Nie, przepraszam, poruszyłam. No. Ale to musi być pędzel szczecinowy, ale dobrze, kup szczeciniaki, one już od nowości są nastroszone, tak? Chociaż niektóre nie są nastroszone. Ale trzeba poczekać, żeby przeschło, no albo sobie właśnie tak, Irena, dzięki. No bo farb olejnych nie wysuszycie suszarką do włosów. Ala się pyta, czy znałaś może blog malarski młodego chłopaka Marcina Talara? Nie, nie oglądałam nigdy tego blogu, nie czytałam, nie widziałam. Nie oglądałam. Czy pani zabezpiecza swoje obrazy? Tak, ja je pokrywam werniksem końcowym. Takim, nawet używam takiego błyszczącego werniksu końcowego, ewentualnie takiego satynowego, tak? Bo satynowy też daje taki, satynowy nie jest taki nachalny, ale farby akurat akrylowe są na tyle, farby akrylowe są na tyle matowe, że nawet jeżeli pokryjecie je jedną warstwą werniksu błyszczącego, no to nie będzie problemu. No i ja używam oczywiście takiego, ja sobie go też delikatnie wodą jeszcze rozcieńczam, żeby mi się nie robiły takie, wiecie, miejscami takie, tylko że to musi być werniks do farb akrylowych, werniks akrylowy, tak? Żeby mi się nie robiły takie plamy gdzieś błyszczące w niektórych miejscach, nie? No. Można też użyć do werniksowania, to znaczy, żeby się lekko obraz błyszczał, na przykład takiego płynu do tak zwanego pouringu. To możecie sobie poczytać w internecie, co to jest. Ile trzeba czekać, żeby pokryć akryl werniksem? Ja myślę, że jak masz taką warstwę, jak tutaj malujemy, to w zasadzie za kilka godzin już będzie suchy, tak? Na przykład na drugi dzień rano. Jak malujesz. Nie trzeba czekać jakoś specjalnie długo. Akryl bardzo szybko schnie. Ale on już nie prowadzi tego bloga, nie żyje, ale bardzo dużo się od niego nauczyłam, zanim odszedł. Dowiedziałam się, że bardzo trujące są opary terpentyny. Dokładnie, bardzo trujące. Bardzo trujące. Zresztą podobno Bob Ross, ten, o którym mówiłam wam na ostatnim live'ie, ten artysta, który tam ten kanał prowadził na YouTubie, taki jeden z pierwszych, to on też bardzo często te swoje pędzle tak, jak on malował, to potem tak z terpentyny je tak, o, bo on płukał i tak je opryskiwał i wdychał te opary, no i też podejrzewają właśnie, że ta choroba, na którą zmarł, to była spowodowana chyba, no, była spowodowana właśnie wdychaniem tych oparów. I polecał takie medium malarskie, liquid, a terpentynę używać do czyszczenia pędzli, szczególnie taką terpentynę bezapachową. Tak, Alu, bardzo dobrze, tak, bardzo dobrze mówisz tutaj. I Renata jak zwykle spóźniona. Nie szkodzi, Renata, jeszcze kupę malowania przed nami, więc spoko. Dobra, ale już mamy zrobione tutaj to. I teraz słuchajcie, bo ja bym chciała tą dziewczynę tak zająć się nią na samym końcu. Ja bym tu jeszcze troszeczkę dodała takich fajnych, zielonych jakichś efektów gdzieś na tej, ale one są takie bardziej też zgaszone, więc troszkę zielony, żółty, trochę białego. I zrobimy sobie jeszcze delikatnie. I pędzel szczeciniak, nie moczymy go do wody, malujemy praktycznie na sucho. Tylko troszkę jeszcze taką zieleń, robimy sobie żółty, zielony, troszkę bieli, ale naprawdę niedużo i jeszcze sobie tutaj tak po troszeczkę możemy pododawać takich na tych górach, ale to już tak, chyba że już macie tak fajnie to tam zamalowane, ale ja tutaj widzę, że tak jeszcze bym tam coś tutaj pododawała takich nieregularnych jakiś po tej stronie. Okej. Dobra. I chyba już mamy. No dobra. Także gdzieś tu przy tym kapelusiku tak delikatnie. O. Dobra. Zostawiamy to już. Widzicie, jak to wygląda? Fajnie? Fajnie, nie? Te góry tam. Tam nam się takie super w tym tyle, w tyle zrobiły, takie jaśniutkie, a teraz nam pierwszy plan z tą dziewczyną będzie
będziemy sobie to tutaj wykańczać. Jeżeli chodzi o te kwiaty z przodu, czyli te kwiaty, które są na samym dole, zrobimy je na samym końcu, tak? Ale tutaj bym jeszcze teraz zrobiła troszeczkę takich białych kwiatuszków, więc też bierzemy pędzelek szczeciniak. Możecie go sobie tak rozklepać właśnie, żeby Wam się taka miotła z niego zrobiła. Michał, pięknie to wygląda. Dziękuję, Michał. Możecie też go tak paluchami gdzieś rozczapiżyć. I teraz bierzemy sobie tą białą farbkę. Ja tutaj mam ten biały, gdzie robiłam ten różowy wcześniej, nie? I co? I może by nawet trochę tego różowego, takim białym różowawym. Na koniec pędzelka rozklepujemy, tak żeby na końcu pędzla znowu nie było kluchy z farby. Widzicie? Widać włoski, tak? Więc rozklepujemy tę opaletkę tak dość mocno. Możecie czystą biel, możecie z dodatkiem jakiegoś odcienia różu czy błękitu. Ale sam biały jest bardziej ten. No i teraz robimy tutaj gdzieś na tym takie drobniutkie. Widzicie? Kwiatuszki. Biały. Biel tytanowa. Zobaczcie, jak fajnie zaczynają nam tutaj te kwiatki. O, tak się. Też nie za dużo. Znaczy nie za gęsto. Pamiętajcie o rozklepywaniu, dobra? Od razu na bok przeciągnę. Tak, tu. O, takie. I teraz jedna rzecz. Wszystko, co jest daleko, jest drobniejsze, mniejsze, tak? Tam. A im bliżej tutaj tego dołu, to możecie zrobić te kwiatuszki takie większe, bardziej. Nawet gdzieś można takiego jednego, czyli tak mocniej gdzieś, albo jakieś takie nawet plamy gdzieś taką większą zrobić, nie? Tym pędzlem. O. Albo jak nie chce, boicie się, to tak nawet wszystko może być jednakowo gdzieś tam. I też dotykamy sobie bardzo lekko, nabieramy farby, rozklepujemy porządnie. Miotła się sama wtedy zrobi. Nie moczymy pędzla do wody. O matko, powiem Wam, że w ogóle dzisiaj bijemy wszystkie rekordy, bo ja widzę, że teraz nas ogląda, mnie ogląda 49 osób. Jezus Maria, jak cudownie. Dobra, i tak sobie gdzieś mniej więcej dotąd. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście, przecudownie po prostu. Dobra, mamy, tak, widzicie? Mamy już tutaj te białe kwiatuszki zrobione. Ta ręka później będzie jeszcze przesłonięta jakimś tam kolorkiem. O, i tu. Nabierajcie co jakiś czas świeżej farby, żeby nie było takiej mgiełki, tu żeby się nie robiła mgiełka, tylko żeby było widać te takie kropeczki jakby, tak? No i teraz jeszcze z drugiej strony tutaj. O. Tak. Jeszcze nabrać, rozklepać. I tak. O. Jeszcze nabrać, rozklepać. Tutaj mamy tą, tu jest ta ciemna plama, ale to u mnie jest trochę inaczej, ale to nie szkodzi. I znowu nabrać, rozklepać. I nakładamy. Na tym ciemnym tle one będą fajnie wyglądały. Od razu na boki. Ja sobie też tak tutaj troszeczkę tych kwiatuszków na tych boczkach przemaluję. Ale w sumie powiem Wam, że dość szybko idzie to malowanie tej dziewczyny. Ja myślałam, że będzie dłużej, bo jak malowaliśmy ostatnio te motyle, to też 1,5 godziny nam zeszło, nie? Dobra, i jeszcze tu gdzieś i tu. A tu już zrobimy sobie te takie różowe, znaczy pomarańczowe. Jeszcze tu. I gdzie niegdzie możecie już, możecie nawet sobie, bo to tam wygląda tak, jakby to były takie, nie wiem, rumianki czy coś. Ach, nie będziemy się w te rumianki w sumie bawić. I teraz jeszcze tu gdzieś przeciągniemy tak. Niech nam tam też. Niech tu nie będzie równo, tak? Tylko gdzieś tu jakaś taka, widzicie, tu wyżej, tam niżej, tak? Z tym. No i teraz możemy sobie zrobić
Dobra, i teraz możemy sobie wziąć troszeczkę, wycisnąć farbki, na przykład pomarańczowej. Jeżeli nie macie pomarańczowej, to mieszamy żółty z czerwonym, ale ja tutaj użyję pomarańczowej. Ale dodam do niej trochę czerwieni. Dodam do niej trochę czerwieni i takim malutkim pędzelkiem okrągłym, tak, jakimś takim tego typu, troszkę czerwonego, tak żeby nam się taki koralowy zrobił kolor. Nie wiem, czy widać, tak? Też nie mieszamy go jakoś super dokładnie, tylko lekko przemieszać i zrobimy sobie tutaj kilka takich jeszcze gdzieś takich plamek, o, mniejszych, większych. Tam może być trochę gęściej gdzieś. Tak, tak drobniutko. Tu już musimy tak się troszeczkę przyłożyć. Tam plamki są mniejsze niż z przodu. Dobra? Gęściej trochę. O. Widać? Widać, nie? Te plamki, tak? No. Dobra. No to działamy z tymi plamkami. Jak źle widzicie, to sobie troszeczkę możecie chyba powiększyć na ekranie, nie? Tak mi się wydaje, bo ja już zresztą mogę tak nawet wam tu bardziej tak pokazać. Tu są takie większe, nie? Te plamki. O. I tutaj tak samo. Tam na dole sukienki będą tutaj jeszcze inne kwiaty później. Zaraz je to zrobimy. Dobra, i gdzieś tu w tych białych, tutaj bardzo drobniutkie. I też nie kropki regularne, tylko plameczki takie, tak? Tu gdzieś, tu, o. I tutaj takie troszkę większe. Trochę czerwonego jeszcze. Tak. No i co? I mamy, tak? Mamy to. Pędzlem, wachlarzem fajnie te drobne kwiatki się maluje. Tak, Agnieszko, super, tak też można. Wachlarzykiem mogę wam pokazać. Fajnie, że mi o tym powiedziałaś, że tutaj fajnie, że zwróciłaś na to uwagę. Nie moczymy wachlarza, ale to musi być wachlarz nie miękki, tylko oczywiście szczeciniak, tak? I też rozklepujemy, tak? Rozklepujemy, żeby na końcach żeby były rozczapiżone, tak żeby nie było kluchy z farby na końcu. I tu. O. I w taki sposób, nie? Tak lekko dotykamy samymi koniuszkami, nie? I też super to wychodzi. Nie zapominamy o bokach, przynajmniej ja nie zapominam. Nie wszyscy lubią malować boki, więc... O, ale ja akurat lubię mieć zamalowane. Dobra. I ja myślę, że teraz tak, to sobie na razie tutaj zostawimy. No i teraz czas się zająć tą naszą kobitką. Dobra, myjemy, płuczemy pędzle na razie, żeby mi nie, albo ja chociaż sobie wrzucę do wody tutaj, żeby mi się nie, bo jak mi stwardnieją, to już będą do wyrzucenia. Pamiętajcie zawsze, żeby pędzle z akrylu dobrze płukać, bo jak źle wypłuczecie, to potem nie jesteście w stanie ich, nie będziecie w stanie ich doczyścić, tak? Dobra, no i teraz wracamy do naszej kobietki. Malujecie ją w takich kolorach, w jakich chcecie. Jeżeli chcecie mieć na przykład w innej sukience, to możecie użyć innego koloru, tak? Albo inny kolor kapelusza. Dobra, tutaj ona ma ten kapelusz. Ja zrobię go, tak, zrobiłam różową podmalówkę, ale teraz chyba użyję sobie koloru, wezmę sobie odrobinkę żółtego i odrobinkę bieli, znaczy może nie odrobinkę bieli, ale zrobię sobie taki biały, taki kremowy kolor, taki kremowy, jeszcze więcej białego. Ale taka biel złamana w kremowy, tak? Biel złamana w kremowy. O. I taką grubą,
grubą fakturą farby, miękkim pędzelkiem, mięciutkim pędzelkiem robię tutaj, nie rozcieńczam zbyt mocno farby, tak, żeby o. Robimy jej tą górę kapelusza, tak? Ja to robię takim kremowym, delikatnym. Wiecie co, podsuszę te kwiatki, bo wkładam w nie łapy i zobaczę, jak to dalej będzie. Trzeba podsuszyć lekko, bo sobie po prostu kwiatki rękę wkładam w kwiatki, nie? A one są dość taką, bo one mają taką dość grubą fakturę, więc przynajmniej z tej strony muszę je podsuszyć. I może teraz mi się uda ich nie rozmazać. Dobra, no i teraz tak, teraz tutaj musimy sobie ten kapelusik też delikatnie podkreślić takim jaśniejszym. Tutaj też. Akurat mi wychodzi żółty, ale muszę dodać więcej białej farby, tej takiej tytanowej bieli, żeby była, nie była taka przezroczysta. Ile? 53 osoby, Małgosia? 54? A to ja chyba jestem, to 54. Okej. Jejku, rekordy bijemy, kochani, bijemy rekordy. Dobra, ta gęsta biel, tak, tytanowa, z odrobiną koloru żółtego, taki kremik. I malujemy płaskim pędzelkiem mięciutkim. Nie rozcieńczamy tej farby za bardzo, nie rozcieńczamy. Jak ktoś na przykład umie malować szpachelką, to może używać szpachelki, tak? Do takich rzeczy. Ja tu wam chcę przybliżyć, żebyście zobaczyli. O, zobaczcie. Tak to zaczyna wyglądać nam. Za chwilkę będę to jeszcze dodawać tam takich. To musi być takie bardzo, słuchajcie, malarskie. Tak? Nie rozcieńczamy za bardzo farby. O. Okej. I mamy to. I teraz tutaj po tej stronie mamy troszeczkę takiego cienia, więc dodamy sobie odrobinkę tego brązu, którym malowałam włosy. Tak? A włosy malowałam czerwienią z odrobiną czarnego. Więc dodajemy troszeczkę i to taki nam teraz wychodzi taki niby fiolecik. Dodam sobie tu trochę. I robimy sobie tu raz teraz tutaj tą część kapelusza, taką ciemniejszą, tak? I gdzieś tutaj nam się też pojawia ten taki cień na kapeluszu. Ciach, ciach, o, w taki sposób. I tam się też pojawia trochę niebieskiego, nie? Tu możemy podkreślić. Widzicie, jak fajnie to zaczyna wyglądać? Nie? Dobra, no i tu jeszcze podkreślamy. Tu można delikatnie. O, tylko że tam już musi być biały. Wycieramy pędzel i ten jasny taki. I robimy to tym białym. Ciach, 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 ciach. Okej. I tutaj mamy bardzo wyraźną granicę, czyli znowu ten czerwony z odrobiną czarnego i troszeczkę bieli. Mamy bardzo wyraźną tutaj granicę w tym miejscu. Tak? Bo tu jest najciemniej. O. Tu mamy najciemniej. Tak? A tu bym jeszcze trochę więcej, bo tak ten cień idzie w taki sposób tu. Tak? Widać? Widać.
Dobra. I tutaj jeszcze jest odrobinkę farbki takiej niebieskiej. To ja biorę ten, jeszcze mam odrobinę tego błękitu pruskiego. Możecie wziąć też ultramarynę z odrobiną bieli. Tu mam jeszcze więcej białego. Ja już na dwie palety jadę. I jeszcze, bo tak, żeby ochłodzić tutaj tą część tu. Tak, o. Tak, podkreślimy sobie tutaj troszeczkę tą część. I gdzieś tu jeszcze tak muśniemy tym niebieskim w tym miejscu. Okej. Okay. No i mamy to. I teraz jak nam ten kapelusz przeschnie, trzeba wypłukać pędzel. I jak nam ten kapelusz przeschnie, tu jeszcze go muszę trochę poprawić, tak żeby nam tu, żeby tutaj był taki ładny, o, taki ładny, ładnie wykończony tym. To tutaj w tym miejscu muśniemy taką czystą bielą gdzieś, nie? No i ona ma taką czerwoną wstążkę. To wstążkę też możecie zrobić, jaką chcecie, oczywiście. Ja wezmę czerwony, dodam trochę pomarańczu, tak żeby ona była taka koralowa. No i ciapniemy jej tutaj tą wstążkę. Bzium. Bzium. Tak? I kokardka. I gotowe, nie? Mamy to? Mamy to. Tu trzeba bardziej podkręcić w tą stronę jeszcze. Bardziej podkręcamy w tą stronę tu. Tą dziewczynę. Tą kokardę. Okej. Okay. No i jest kapelusik praktycznie gotowy, tylko trzeba będzie jeszcze tutaj dodać takich jasnych akcentów, nie? Czyli takiej bieli super. Tutaj przyciemnimy. Tą część przyciemnię. Troszkę dodam czarnego. I tą część wstążki, bo ona jest w cieniu. O, delikatnie przyciemnię, tak, żeby tutaj się też ten. Tak, zobaczcie. Jak to zaczyna fajnie ten kapelusz wyglądać. Widzę teraz w kamerce, że tu mam jeszcze trochę krzywo, więc poprawimy białym. Czytam komentarze. Alicja, no właśnie. To jest jedna z uciążliwości farb olejnych, też stale coś rozmazują. No właśnie, Bogusia, takie to piękne i jak tu nie malować? No malować! Małgosia, ciekawe, magnes jakiś czy co? No piękne zainteresowanie. Tak, cieszę się bardzo. 57! Małgosia, już wiem, dlaczego mam tę olbrzymkę. Zaczęłam od zbyt małego kapelusza. Nie uważałam na początku, kiedy mówiłaś o konstruowaniu sylwetki. Tak, Małgosiu, dokładnie. Jak wydaje ci się, że masz po prostu ten kapelusz, jak zrobisz go za mały, to rzeczywiście może tak być, że kobitka ci się wydaje olbrzymka. Po prostu musisz ją poszerzyć, tak? No. Jeszcze tutaj, słuchajcie, muszę sobie podkręcić delikatnie ten kapelusz, nie? Żeby tutaj był taki orancik fajny. Dobra. I myślę, że kapelusz mamy już namalowany, tak? Widzicie, tu są takie. To jest czerwony z czarnym, z białym, taki fiolecik mi się zrobił, ale możecie też użyć fioletu. I tu jest trochę niebieskiego, tak? Takiego cienia chłodnego niebieskiego. Włosy mamy na razie rozmalowane byle jak, ale za chwilkę będziemy, na końcu będziemy nad nimi pracować. Teraz sobie popracujemy nad sukienką. I jak mamy zrobioną podmalówkę taką różową, to teraz możemy sobie jeszcze tutaj dołożyć trochę farby. Ja bym dołożyła odrobinę ultramaryny. Chodzi nam o to, żeby uzyskać cienie. Żeby uzyskać cienie. A cienie najlepiej je zrobić takim chłodnym odcieniem. Odcieniem, przepraszam, niebieskiego, nie? Więc tak biały. Tak, trochę ultramaryny. Ale naprawdę bardzo malutko. O, już mam za dużo. Już mam za dużo. No i płaski, miękki pędzelek. Nie musimy, możecie odrobinkę sam pędzelek do wody wsadzić, dobra? Żeby nie, żeby nie, żeby nie,
nie rozcieńczać za bardzo tej farby, tak? Nabieramy sobie, no i teraz sobie tutaj robimy z tą sukienką, o, czyli wypełniamy tutaj, tak, ona tutaj ma tą jakby szyję, tam jest schowana, no i tu pracujemy. Tak, tu mamy ramię. O. Potem będziemy białym jeszcze wyciągać te. Tu mamy taką podmalówkę różową, więc sobie tam troszeczkę ją zostawimy. Ja wam tutaj chcę pokazać, jak to idzie. Tu, o, tu mamy kawałek tej takiej bluzeczki, tak? Tu możemy też trochę. Ona tutaj tą rękę tak bardziej w tą stronę wysuniętą, ale tam zaraz jej zrobimy łokieć. No i tutaj też niebieski, ultramaryna z białym. I nie bójcie się teraz tutaj dodać takich mocniejszych cieni, bo za chwilkę sobie będziemy to wyciągać. Tu. Podkreślamy jej troszkę tą talię, nie? Tutaj. Wyciągamy sobie troszeczkę już. I teraz malujemy tak, jakby tutaj już się układały te, widzicie, te linie tego. Ona teraz się wydaje niebieska, ale to nie szkodzi. Za chwilę dodamy jeszcze trochę różowego, tak? Teraz sobie tak budujemy tą postać tu, tą dziewczynę, w taki dość swobodny sposób, nie? Tak? Widzicie? Ok, teraz możemy sobie powycierać pędzel i na przykład wziąć troszkę różowej farby, tak? I gdzieś tam, bo te odcienie tej bieli, bo ona jest, ta biel jest gdzieś tu pomiędzy, jeszcze trochę różu. Tak tu, o. I potem białym tylko będziemy, ja bym podkreśliła jej troszeczkę tutaj tą, tutaj jeszcze troszkę tej bluzeczki, tak, o, w tą stronę, bo ona ma tą falbankę tutaj. Okej, okay, tu jest gdzieś tak, tu tak, o, tu ma ten pas, tam ta bluzeczka jej wychodzi troszkę na wierzch. Tu będzie u mnie troszkę miała tą rączkę tak tutaj schowaną. Dobra, i tu też gdzieś jakieś takie, teraz plamą malujemy, plamą. Tak, o, nie boimy się. W ogóle sukienka jej się układa jakby w tą stronę tu. Tutaj jest też cień, bo tutaj zasłania jej ramię. Jej ramię jej zasłania ten kapelusz jakby, tak? I tu ma cień od włosów też. Ta strona też jest lekko przyciemniona, bo światło mamy tu, nie? Z tej strony nam pada. Okej, i tutaj będzie jeszcze troszkę więcej cienia po tej stronie tej sukienki. Okej, dobra. No i jest tak mniej więcej zrobione. I teraz spróbujemy, a jeszcze tu ma przecież tą sukienkę, ten rękawek taki. O, jeszcze tu jej kawałek widać. I tu jest taki rozświetlony. Słońcem pada mniej więcej dotąd. O, tak. Tu jeszcze z włosami będziemy trochę pracować. I ma mniej więcej tak, nie? Tu jest ta druga ręka, widzicie? Dobra, no i co? I teraz musimy zrobić jej tutaj te łapki, więc ręce są w takim kolorze, widzicie? One są takie, w takim jakby kolorze takiego piasku, tak? Lekkiego, z takimi brązowymi cieniami. Więc musimy sobie zrobić taki kolor. Najlepiej będzie zrobić sobie tak. Mamy kolor odrobinę pomarańczowego, dodajemy do bieli, czerwonego, żółtego i mieszamy sobie tutaj taki kolor piasku, musimy uzyskać, tak? Ale taki bardziej wpadający w taki niby róż. Tak jak mamy, jak ludzka skóra, tak? Bo widzicie, popatrzcie się, coś takiego jak skóra człowieka. Ja tutaj nawet mogę moją rękę podmalować, jeszcze troszeczkę więcej damy pomarańczu, troszeczkę więcej czerwieni,
Można trochę tego, o, tego koloru też tu dodać. Taki kolor skóry mniej więcej. O, o taki. Widzicie, taki kremowy, tak? No i teraz tutaj musimy jej te ręce, ona ma tak, łokieć ma mniej więcej na wysokości pasa, no i tu i po prostu w taki sposób, tak? O. I tu jej, będziemy chować jej tą rękę w tym, w tej, w tych kwiatach, tak? Za chwilę tu możemy ten kawałek dłoni tak, nam się mniej więcej w tym miejscu lekko rozszerza ta ręka. Tu jest jeszcze o, coś takiego, tak? Tu mamy. A łokieć jest gdzieś w tym miejscu. Za gruba. Dobra, to przykryjemy tu jeszcze zielonym trochę, żeby nie miała za grubaśnej tej ręki. Tutaj dodamy trochę. Dobra. No i też, żeby ta ręka nie była zbyt długa, nie? No i już. I jeszcze musimy teraz tutaj troszeczkę do. No. I jak to? Dobra. Ale teraz jeszcze trzeba je delikatnie tutaj poszerzyć. Może ten na tym ranciku tu zrobić tak. Bo tu jest ciemniej. Okej. I ona ma taką jakąś falbaneczkę tutaj. Czy coś. Dobra. No i mamy tak mniej więcej to zrobione. Okej. No i teraz jeszcze troszkę cienia, więc bierzemy sobie, widzicie, ten sam kolor mniej więcej, co tu był. Tak, taki. Tylko dodam trochę do tego cielistego. Tak. No i gdzieś tutaj na tej ręce jakieś takie delikatne kreski, cienie, tak jakby z tej strony miała. O tu i gdzieś tutaj po tej stronie też tu taki ciemniejszy. I pod tu, pod łokciem gdzieś tak, to w zgięciu. Dobra. No i teraz jeszcze widzę, że tam jest przeciągnięte lekko białym. Tak, więc bierzemy biały i tu ja teraz nie czytam komentarzy waszych, ponieważ jestem skupiona bardzo mocno na tym malowaniu, żeby też tego nie, że tak powiem, nie zepsuć. I tu mamy dość mocno rozświetloną tą rękę w tym miejscu też, nie, bo tutaj jest światło. No dobra, no i tak mamy to gdzieś zrobione. No i teraz możemy już taką czystą bielą. Tak mówię, jakich kolorów używam, ale wiesz co, Alu, to nie, to tutaj już sobie po prostu będziecie jakby też troszeczkę improwizować, nie, z tymi kolorami, bo też no nie musi wam tak identycznie to wszystko wyjść, nie? Bo to też przecież nie o to chodzi. O, i tutaj możemy jej teraz rozświetlić czystą bielą, to już taką grubą warstwę tej bieli. Taką czystą bielą. Tu gdzieś idzie takie maźnięcie na brzegu tej sukienki białe. O, tak? Tu nawet jak się pojawi taki błysk super biały, to. To będzie świetnie. Ja tutaj taką grubą fakturą farby to robię. Tutaj też taki czysta biel tu na tym kapeluszu. Gdzieś możemy też tutaj zrobić trochę takiego światła, nie? O, na tym. Tutaj idzie czysta biel, taka z pędzla. Gdzie jeszcze mamy biały? Tu mamy biały na tym ranciku. No bo jak mamy tu światełko, to popatrzcie się, jak jej ta sukienka zaczyna świecić, nie? Teraz w tym świetle, nie? W tym świetle taki trójkątny. O. I tu musimy już używać naprawdę tej białej, białej, tak? Tej białej, białej, takiej super.
na wykańczanie tego, tej sukienki. Okej, tu gdzieś jeszcze jakiś taki jest. Czyli te miejsca sukni, które są jakby w słońcu, tak, tutaj gdzieś przy pasie, które są w słońcu najbardziej jakby do słońca wyciągnięte, no to robimy je na biało, nie? No. Okej, tu mamy ciemniej, ale tu jeszcze takie jakieś mamy przeciągnięcia. Tu gdzieś trochę czerwieni się nam pojawia. Tu będzie taki cień lekki. Czyli używamy teraz tego czerwonego, czarnego i trochę bieli, ten taki kolor niby fioletowy, niby taki. Tutaj sobie zrobimy trochę takiego jakby cienia. Można zamoczyć odrobinkę tu pędzelek, taki cień od tych włosów. No i teraz włosy będziemy zaraz tutaj wykańczać jeszcze, nie? Dobra. A jeszcze tu trzeba jej tą szyję, tak tu. Dobra, tu mamy to. No i teraz tak pobawimy się z tymi włosami trochę. Sukienkę na razie jej zostawię, taką jaka jest. Tylko bym jeszcze troszeczkę tutaj, żeby ta farba nie... Można zrobić grubą fakturę farby i wtedy to będzie fajnie też. Potem jeszcze można tak musnąć tu. I tutaj ten brzeg sukienki też można tak troszeczkę jeszcze rozświetlić. No dobra. No i... A tu bym jej... Ja bym jej tutaj zrobiła jeszcze większe wcięcie w pasie. A żeby jej zrobić większe wcięcie w pasie, to użyjemy koloru zielonego. Tego, co robiłam łączkę. Bo troszeczkę będzie... O, tu. Nie wiem, czy to teraz tak dobrze widać. O, nie? Tak? Jest. Ale wiecie co? Tu mi coś nie gra, więc tutaj też użyję trochę więcej bieli jeszcze. Bo tu jest taki ciemny ten i tutaj sprawia to wrażenie jakby... O. Dobra. Można jeszcze jej gdzieś tutaj tak... O. Jakby jej bluzeczka delikatnie tak tutaj tak się podciągała do góry. No i co? Jest spoko, nie? Będzie? Będzie. Ekler bardzo ładnie malujesz. Chciałbym mieć taki talent. Ja uważam, Ekler, że każdy ma talent. Talent to jest 20%, a 80% to jest praca, praca, praca i malowanie. I praca i malowanie. Tak? Dziewucha już prawie, że jest gotowa, nasza dziewczyna, właściwie dziewczyna, prawie gotowa. Musimy jeszcze tylko tutaj zrobić, kochani, ten dół sobie, a jeszcze tak, możemy tutaj też trochę takich, jeszcze takiego cienia gdzieś tak, tu możecie już tak, wiecie, jak falbanki się układają, tu gdzieś tam, gdzie jest światło, to też może się pojawić trochę cienia, tak, gdzieś pod tym, pod tą sukienczyną. Ja bym tu użyła też trochę na przykład tego błękitu pruskiego z białym, żeby gdzieś jej jeszcze tak zróżnicować tutaj, nie takim. Bo wiecie, że na przykład ta wszystkie kolory na obrazie zawsze mają na siebie wpływ. Więc na tej sukience, jak pojawi się też trochę zieleni, takiej zieleni, nie czystej zieleni, ale takiego tej zieleni z niebieskim, tak, z ultramaryną, to też nam tutaj to dobrze zrobi na tym obrazku, dlatego że od jej sukienki też gdzieś tam ten kolor trawy może się gdzieniegdzie nam odbijać, tak? I tu sobie tak pomalutku działamy, ale tu jeszcze... Tak, a teraz sobie jeszcze trochę białego. Widzicie, ja cały czas gdzieś tam poprawiam, tak? Coś tam poprawiam, coś tam dokładam. Włosy. Włosy zrobimy sobie pędzlem szczeciniakiem malutkim, czyli ostrym takim. I na włosach tutaj pojawiają się takie fajne, różne, jakby miała taki balejaż trochę, nie?
te dziewczyny będą wiedziały, o co chodzi, takie jaśniejsze pasemka i one są robione takim kolorem pomarańczowym, wiecie co, można pomarańczowy na przykład z czerwonym, a może też użyjemy tego cielistego, pomarańczowy z czerwonym, trochę białego, trochę tego żółtego. Oj, taki niby cielisty, niby, widzicie, taki czerwony, pomarańczowy, żółty, trochę białego. Takie przemieszanie kolorów i ostry pędzel szczeciniak, nie moczymy do wody go. I teraz tutaj, bo wtedy nam się zrobią takie tutaj takie jakby, widzicie, jaśniejsze pasemka na tych włosach, nie? O, w taki sposób tutaj rozświetlamy teraz te włosy tej dziewczynie, tak? O, okej, jeszcze trochę. Jak będzie trzeba, dołożymy jeszcze troszkę tego pomarańczowego. Dobra. Rozświetlamy, ale ona tam ma też trochę dużo jaśniejszych pasemek, więc do tego dodajemy jeszcze troszkę bieli. Gdzieś tutaj takie, tak skrobiemy tym pędzlem. Delikatnie. Tu pod kapeluszem mamy cień, nie? Tak? I ma rozświetlone delikatnie włosy, ale musimy jej teraz jeszcze te cienie podkreślić, więc czerwony, trochę czarnego. O, mieszamy. Trochę pomarańczu. Ma czerwony z czarnym, myślę, że wystarczy. Rozklepujemy. I podkreślamy teraz takie ciemniejsze tutaj gdzieś jeszcze pasemka. Tak? Tu. O. Można gdzieś za chwilkę sobie jakimś takim pędzelkiem. Ona ma tylko takie. Tu, dobra. Tu ma troszkę takiego na włosach. I tu gdzieś jej idzie jakiś taki. Jakby kawałek. I wystaje, nie? Dobra. No i co? I fajnie te włosy, nie? Wyszły. Można też dodać tam trochę, zdziwicie się właśnie, błękitu pruskiego. Czyli trochę cienia wsadzić w te włosy, tak? Błękit pruski. Trochę ultramaryny. I dlaczego nie? Tutaj w samym tym takim miejscu, pod samym kapeluszem. Gdzieś jeszcze podkreślamy tym niebieskim, tak? Te cienie. Popatrzcie się, jak to zaczyna fajnie nam tutaj wyglądać, nie? Widzicie? Tak? No i co? I jeszcze gdzieś tu. Tutaj pod włosami trochę tym błękitem można zrobić cień. I tu troszeczkę jej przyciemnić jeszcze to ramię. Bo ona tu ma najciemniej. To już tam prawie twarzy to w ogóle nie widać praktycznie. Dobra. No i jeszcze można bardzo cieniutkim pędzelkiem. A, czekajcie, jeszcze zrobimy jej to takie super jasne pasmo, takie jedno. To nawet można tylko żółty z białym. I gdzieś tak tu musnąć, tak rozświetlić. Za jasne. Tak musnąć. Muszę to rozklepać. Musnąć tak tylko tak jakby podkreślić. O. Tu światło na tych włosach. Jeszcze jaśniej. Prawie biały ma być. Jakby się jej te włosy tak tu jeszcze błyszczały od tego słońca. Takie pasemka pojedyncze. O. Oj, tam tak ładnie było i widzicie, co zrobiłam? Dobra, zrobimy tu jeszcze taki jeden. O. Dobra. No i co? I super włosy wyszły, nie?
Ewa, dzisiaj tylko oglądam i słucham, ale namaluję, bo wygląda pięknie. Alicja, róż indyjski, żółty indyjski. Żółty indyjski. A róż indyjski? A wiecie to, że ja nie wiem, jaki to jest róż indyjski. Alu, możesz opisać, jaki to jest żółty indyjski? Róż indyjski, przepraszam. Dobra. No i teraz tutaj na przodzie możemy zrobić sobie takie delikatne, drobne kwiatuszki, tak? Znaczy, może nie drobne, ale kwiatki. Najpierw, przyda nam się teraz ten pędzel, właśnie ten wachlarzyk. Tutaj zrobimy jej takie właśnie żółciutkie gdzieś przy ręce, żeby jej przysłonić lekko tą dłoń, nie? Żeby tak nie było, że... O, i gdzieś żółty z białym. Wachlarzyka nie moczę, tak? I gdzieś jeszcze tutaj możemy kilka takich już jej zrobić, takich jaśniejszych żółtym kolorem z bielą. Tak, o. Możecie ten żółty gdzieś tutaj też tym pędzlem powtykać, pomiędzy te jeszcze, nie? Żółty to we włosach. A, no widzisz, to tak, to może. Ale pięknie to wygląda, Michał, to kolor drzewa różanego, drewna raczej. Ja sobie muszę to drewno różane gdzieś obczaić, że tak powiem, tak? Jeszcze co? Jeszcze. Aha, co ja mówiłam? Żółty z bielą. Ja używam takiego bardzo ciepłego żółtego. Oj, za dużo sobie wycisnęłam, już go nie zużyję teraz. I trochę bieli. Pędzelek szczeciniak niemoczony. Rozklepujemy żółty z bielą, tak żeby na końcu pędzla były tylko takie włoski, widzicie, w farbie. No i można gdzieś tu jeszcze pomiędzy te tak podotykać lekko sobie, nie? Żeby nam tu się też pojawiły takie żółtawe, fajne te kwiatuszki. No i tu z przodu zrobimy sobie takie większe kwiatki. A i teraz Was zaskoczę, zrobimy je szpachelką. Mam tu szpachelkę, wprawdzie nie mówiłam, ale to teraz możecie tą szpachelkę, każdy chyba ma. Jak nie macie, to jakimś twardym, szerokim pędzlem. Bierzemy sobie teraz ten żółty, dodajemy sobie trochę czerwieni, ale taką maleńką kuleczkę, trochę pomarańczowego, tak jakby musimy zrobić taki trikolor, czyli czerwony, żółty i trochę pomarańczowego. I tak sobie tak lekko, zobaczcie, mieszamy szpachlą, żeby nam się nie wymieszał dokładnie. I teraz robimy tu na przodzie takie, ciach. Widzicie, takie większe, tak jakby tu gdzieś już były takie duże kwiaty. O, po prostu plamki, tak? Plamki takie. A gdzieś tu. Można nawet kształt kwiatka taki delikatny tu nadać, nie? O, jakby. Tak? Tu. Gdzieś tu. Tak, bo tutaj z samego przodu niech to nam tutaj tak. O. Gdzieś poza ten niech wychodzi też jakiś kwiat. Gdzieś tu. Tak, nie w równym rządku, tylko niech one nam tutaj też tak się trochę... O. Brzydki mi ten kwiatek tu wyszedł. Za bardzo, jak się za bardzo staram, to mi nie wychodzi. Ja się nie mogę starać. Jak robię tak byle jak, to wtedy fajnie wychodzi. No i co? I ja myślę, że... To jeszcze tutaj można troszkę takich kwiatków w takim kolorze właśnie żółty z bielą, żeby też tak rozświetlić tą część. Tak, po prostu teraz już tylko ciapiemy gdzieś tak. O. Bo tu przód musi być najbardziej taki jakby, widzicie, nie starać się, tylko robić to tak
już tak jakby, jakbyście chcieli pędzel po prostu powycierać sobie ten, no, szpachelkę w obraz, nie? Ja bym jeszcze coś zrobiła w tym takim kolorze jej kokardy, żeby nam się tak zamknęła ta kompozycja. Tak, już odrobina do końca. Pięknie wygląda drewna, raczej Alicja, to jest siena palona z odrobiną karminu. O, to już wiem, jak taki kolor wygląda. Gertruda, cudnie, dziękuję Alicja, wyszło cudnie, tylko odrobina już do końca. Właściwie to już jest koniec praktycznie, jeszcze tylko trochę więcej takiej czerwieni dodam tu gdzieś na tych, takiej czystej nawet gdzieś na tych, tak żeby nam się tutaj też zaświeciło tym kolorem kokardy, nie? Trochę na tym obrazie, ale to tak, wiecie, nie za dużo, też żeby nie przesadzić trochę, nie? Jakby maczki jakieś tam się nam pojawiły. I moi kochani... Mogłabym tak malować i malować, ale widzę, że już. Dobra. Jeszcze tylko co? Podpisik. Wezmę sobie czarną farbkę. Jezu, ale fajnie. Ile to? 2 godziny. Wow. Czarna farbka, bardzo cieniutki pędzelek i podpis robimy na obrazie. Ja sobie robię tutaj, w tym miejscu, mój świeżutki podpis, niedawno wytrenowany. Ale was dzisiaj przetrzymałam. Czyli moje K. Obraz jest gotowy. Obraz jest gotowy. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj, za wspaniałe komentarze, za wspaniałe w ogóle te serduszka, które tam puszczaliście mi, za wszystkie kawusie z Bajkofitu Maluj Maluj. Jesteście cudowni, jesteście cudowni. Widzimy się w poniedziałek o 19:00 i kolejny live. Tak? Zobaczcie sobie, co tam dla was przygotowałam. Chyba coś łatwiejszego niż dzisiaj. Życzę wam wspaniałych prac, wspaniałych obrazów. Wypoczywajcie, miejcie cudowny weekend. I do zobaczyska. Buziaki, pa i serducho dla was. Tak się robi to serducho? Tak. Okej. Okay. Buźka. O, a jestem z niego dumna. Pa, pa.